Loża radiowa. Są z nami już goście z południowej części regionu. Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No to także przewodniczący parlamentu Euroregionu Pradziad. Dobrze pamiętam. Tak się składa. I Paweł Szymkowicz z Urzędu Miasta w Głuchołazach. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panowie, dziś rozmawiamy o współpracy polsko-czeskiej. Wczoraj odbyła się konferencja, w której udział wzięli i przedstawiciele polskiego samorządu i czeskiego. Jak dziś, zwracam się do pana starosty, pan ocenia tę współpracę z Czechami? No, współpraca rzeczywiście na linii rosnącej, jeszcze wiele przed nami. Mamy się czym pochwalić, ale też uważam, że jeszcze bardzo, bardzo wiele jest do zrobienia. Cieszę się, że oprócz Parlamentu Euroregionu Pradziad, który wczoraj obradował, zainaugurowaliśmy również pierwszy Kongres Czechoznawstwa Polskiego, którego główne obrady będą odbywać się we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim. Także jeśli chodzi o podbudowę naukową, to jest coraz lepiej, a z praktyką jest póki co różnie. No to ja jeszcze mam pytanie. Co jest jeszcze do zrobienia, bo to mnie najbardziej interesuje? Bardzo wiele. Różni nas w sferze gospodarki wszystko niemalże. Stąd na przykład firmy polskie rejestrują się w Czechach, żeby płacić tam niższe podatki czy niższe opłaty związane z ubezpieczeniem społecznym. W dziedzinie turystyki wydaje mi się, że ciągle jeszcze również odstajemy. Po części wynika to z naszego mniejszego chyba potencjału przyrodniczego. Po stronie czeskiej, jak wiadomo, góry Jesioniki, które są drugimi co do wielkości, co do wysokości górami w Czechach. Dlatego też wydaje się, że potencjał nieco inny. Podobnie wygląda z gospodarką, gdzie mądra polityka rządowa powinna pewne rzeczy zniwelować. No, temat rzeka. Panie Pawle, pan się zajmuje także w dużej mierze turystyką. Jak to wygląda, jeśli porównać nasz potencjał i potencjał Czechów? No tutaj po części zgodzę się z tym, co powiedział pan starosta, że ten potencjał przede wszystkim przyrodniczy, w ogóle krajoznawczy po drugiej stronie granicy jest dużo szerszy. Ta część Śląska, która oddzielona jest od reszty Czech górami, posiada takie atrakcje jak jaskinie na Pomezji, na Szpiczaku, wspaniałe góry, masyw Kępnika, masyw Pradziada przede wszystkim, z trasami turystyki pieszej, kolarskiej, narciarskiej. My natomiast dopiero tworzymy. U nas mamy północną część masywu Kopy Biskupiej, mamy cały masyw Góry Parkowej, ale oczywiście to nie są te wysokości, to nie są te tereny górskie, które są po stronie czeskiej, ale na szczęście w tej chwili kurs korony jest taki, że turyści wolą zatrzymywać się po naszej stronie, wolą z noclegów korzystać po stronie polskiej. Natomiast tych atrakcji, po części, które wymieniłem przed chwilą, korzystać po stronie czeskiej. Śpią u nas, a bawią się tam? No bawią się u nas również, ale zwiedzają czeską stronę. A w porównaniu, mówię teraz o bazie turystycznej, które z państw ma lepszą bazę? Chyba jeszcze Czech, strona czeska, z tym, że to już nie jest taka różnica, jak była jeszcze 10 lat temu, nie mówiąc już o początkach transformacji, czyli początku lat 90. Przez te 20 parę lat, a szczególnie ostatnich 10 lat od momentu wejścia do Unii Europejskiej, od nowych środków pomocowych, baza noclegowa, czy w ogóle baza turystyczna w Górach Opaskich znacznie się poprawiła. To widać chociażby po ilości hoteli, których wcześniej nie było w ogóle. W tej chwili mamy 4 nowe hotele i dobrze prosperujące. My śledzimy dane statystyczne i wychodzi na to, że no w powiecie niskim, ale głównie w tym rejonie, tam prudnicko-głuchołaskim, właściwie można w nieskończoność budować nowe miejsca hotelowe i one są cały czas obłożone. Takim przykładem jest wioska Podlesie w gminie Głuchołazy, w której do tej pory nie było żadnego, było jedno gospodarstwo turystyczne. 2 lata temu powstał hotel Aspen, który jest jednym z popularniejszych w całym powiecie nyskim, a myślę też jednym z popularniejszych na południe Opolszczyzny. Na to wpływa przede wszystkim przepiękne położenie z niesamowitą panoramą na Zlatochorską Werchowinę. A w przypadku programów transgranicznych z Czechami, które z państw jest stroną dominującą? Nasze samorządy czy czeskie samorządy? No, była tutaj duża równowaga w poprzednich programach i myślę, że było to rozwiązanie i działanie dobre. W ostatnim czasie daje się dostrzec duże zawirowanie w funkcjonowaniu tego programu.
Można rzec, że nie działa on nadal w sposób należyty. Programu do kwadratu, bo raz, że programem należy określić Interreg 5a, ale również program komputerowy, system komputerowy, który obsługuje to przedsięwzięcie, do dziś nie funkcjonuje w należyty sposób, co na przykład wyklucza skuteczne staranie się o refundację środków. Chociażby w Euroregionie Pradziad już dawno uruchomiliśmy nabory projektów, one już są realizowane, finalizowane i nie ma możliwości wystąpienia skutecznego o płatność, bo system tego nie przyjmuje. A kto zawalił, my czy Czesi? No tutaj z dużą przykrością stwierdzam, że Czesi. Do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy za chwilę. A w programie wracamy do rozmowy na temat współpracy polsko-czeskiej. Przypomnijmy, naszymi gośćmi są Radosław Roszkowski, starosta Prudnicki, i Paweł Szymkowicz, naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta w Głuchołazach. Wracam do tej współpracy. Pytam o programy transgraniczne i podział tych pieniędzy. Jak to dziś wygląda, panie starosto, w tym podziale? Ile z danej puli pieniędzy przeznaczonych na współpracę transgraniczną Polska-Czechy przypada na polską stronę, a ile na czeską? W teorii jest porówno. Ja noszę się z zamiarem zadania takiego pytania przedstawicielom wspólnego sekretariatu technicznego, czy też instytucji zarządzającej tak zwanej, bo takie to są górnolotne nazwy, czyli Czeskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, żeby zrobili podsumowanie minionego programu i oceny, jaka część środków trafiła definitywnie do beneficjentów polskich, a jaka do czeskich, i również, żeby na bieżąco monitorować obecnie realizowany program Interreg 5a. A pana zdaniem jak to wyglądało? Jak pan przypuszcza? Podejrzewam, a podejrzenia moje nie są bezpodstawne, że strona czeska troszeczkę manipulowała programem tak, żeby większe korzyści osiągnąć niż strona polska. A dlaczego tak się dzieje, że akurat oni osiągają większe korzyści? No trochę niefortunnie, ale po raz kolejny po stronie czeskiej umiejscowiona jest właśnie ta instytucja zarządzająca, bo w różnych programach bywa to po różnych stronach granicy i u nas nie walczono o to, żeby przejąć zarządzanie tym programem, i po raz, i chyba trzeci raz czy czwarty z rzędu zarządzają nim Czesi. Czyli jest im łatwiej pewne rzeczy przeprowadzać. No jest im łatwiej, bo bliższa koszula ciała. A przypomnę, że oprócz trudnego stwierdzenia, definicji, komitet monitorujący, to jest organizacja czy jednostka, która dzieli te pieniądze unijne. Nie. Komitet monitorujący, podobnie jak w Regionalnym Programie Operacyjnym, jest organem, w którym przedstawiciele samorządów, różnych instytucji głosują nad listami projektów przyjmowanymi do dofinansowania. Ale tam zapadają te decyzje. Tak. Komu ile przyznać? Zgadza się, aczkolwiek w rzeczywistości 90,9% tych decyzji zapada wcześniej przy obróbce projektów we wspólnym sekretariacie technicznym, czyli w takim sekretariacie programu, który jest w Łomuńcu, i w panelach ekspertów. Czy ja bym spytał też o konkretne projekty. Panie Pawle, czy gmina Głuchołazy realizowała coś wspólnie z Czechami? Oczywiście. Głuchołazy mają trzy miasta partnerskie, czy gminy partnerskie po stronie czeskiej. Dwie bezpośrednio sąsiadują z gminą Głuchołazy, czyli Mikulowice i Zlatychory, oraz od 2002 roku gmina Jesennik. Z wszystkimi trzema realizujemy zarówno mikroprojekty, jak i większe przedsięwzięcia. Ja jeszcze odniosę się do komitetu monitorującego. Do tego organu wchodzą przedstawiciele, rozumiem, władz Czech, samorządów czeskich, ale także samorządów polskich i opolskich. Nie tylko samorządów, są na prawach obserwatorów tam przedstawiciele urzędów wojewódzkich. Oczywiście samorządy to przede wszystkim przedstawiciele euroregionów, przedstawiciele urzędów marszałkowskich. Głos w komitecie ma też Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jest tam całe spektrum obserwatorów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, tylko że nasz resort rozwoju regionalnego ma tych programów transgranicznych o wiele więcej niż, jak rozumiem, Czesi, więc prawdopodobnie Czechom jest o wiele łatwiej dyskutować, czy łatwiej jest dyskutować z czeskim ministrem niż chyba z polskim. No nie umiem tego wprost ocenić, niemniej jednak cała instytucja zarządzająca programem mieści się po stronie czeskiej i na pewno łatwiej jest w cudzysłowie sterować czeskiemu ministerstwu rozwiązaniami i rozstrzygnięciami niż Polakom. A o jak dużych pieniądzach mówimy? Mówimy o kwocie na ten program 217 milionów euro. Sporo. No rzeczywiście, i jeszcze nie tak dawno rozdysponowano na przykład 30 kilka milionów euro na projekty drogowe,
ku mojemu ubolewaniu projekt przeze mnie zainicjowany, obejmujący powiat prudnicki, powiat nyski, ważna droga górska Pokrzywna Jarnołtówek, no niestety nie zostaną zrealizowane, ponieważ mimo dobrych recenzji ten projekt został sklasyfikowany nisko, w mojej ocenie no mocno, mocno wątpliwej. I te pieniądze kto otrzyma? No w większości województwo dolnośląskie i jego partnerzy, bo chyba 5 lub 6 projektów z tej puli trafi tam. Jeden dostanie województwo polskie, będzie to droga Branice Opawa, niewielki projekt, i województwo śląskie, już nie pamiętam na którą drogę. To jak rozumiem, mamy do czynienia tak, że opolskie i polskie samorządy rywalizują ze sobą. Czy Czesi też rywalizują ze sobą, między sobą? Czesi próbują pewne sprawy dogadać wcześniej. Polskie samorządy, myślę, że rywalizują, ale nie na poziomie komitetu, tylko na poziomie obsady osób odpowiedzialnych we wspólnym sekretariacie technicznym, bo i tam nasze regiony mają swoich przedstawicieli. Do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy za chwilę. W programie wracamy do rozmowy ze starostą prudnickim Radosławem Roszkowskim i Pawłem Szymkowiczem, naczelnikiem Wydziału Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Miasta w Głuchołazach. Jeszcze raz witam. Wracamy do rozmowy na temat współpracy polsko-czeskiej. Panie Pawle, zwracam się do Pawła Szymkowicza. Gdzie łatwiej pracowałoby się panu? W samorządzie polskim czy czeskim na przykład? Znaczy, w Polsce zawsze jest takie opowiedzenie, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, prawda? Patrząc na pracę kolegów, czy to w Zlatych Chorach, czy w Jeseniku, z którymi najczęściej się kontaktujemy, no to wydaje się, że troszeczkę jest im łatwiej. To raz ze względów na pozyskiwanie środków nie tylko tutaj transgranicznych, z projektów transgranicznych, ale również własnych i regionalnych, wojewódzkich i państwowych, krajowych. Dlaczego tak się dzieje, pana zdanie? Mają może większe doświadczenie, może te projekty są bardziej skierowane na tego typu rejony atrakcyjne, jak właśnie Jeseniki, jak, nie wiem, Południowe Morawy. A nie jest tak, że mają też troszkę mniejszą biurokrację? Mniej te przepisy są takie, no, utrudniające? Znaczy, na pewno mają, z tego co widzę, dużo mniej podgórkę mają przy różnego rodzaju przetargach. Nie wiem, czy ta ustawa, która u nas jest o zamówieniach publicznych, tam jest mniej, może bardziej liberalna niż u nas, ale dużo łatwiej im przechodzą sprawy z wydawnictwami, z których w tej chwili najwięcej się robi, przynajmniej w tym naborze, który niedawno się skończył. Unia Europejska poprzez programy transgraniczne miała pobudzić właśnie te obszary, aby po zapaści, kiedy była granica między Polską a Czechami, aby pobudzić je gospodarczo. Teraz tak się zastanawiam z tego, co mówił pan starosta, że pan ma takie odczucia, iż to Czesi bardziej wykorzystują te pieniądze, które przeznaczyła Unia Europejska. Jeszcze wrócę do tego komitetu monitorującego. To w tym organie ile osób jest z Polski, a ile z Czech? Mniej więcej porówno, aczkolwiek nie ma to znaczenia, jako że każda strona narodowa głosuje osobno i dopiero liczy się w głosowaniu głos całej tejże strony. A tam znajduje się przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Opolu? Tak. A marszałek także powinien jest tam, czy nie? Wydaje mi się, że z urzędu pan marszałek mógłby bez problemu być uczestnikiem komitetu monitorującego. W ostatnim czasie, w ostatnich latach generalnie reprezentują nasz urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, osoby nieco niższej rangi. A no kiedyś reprezentował marszałek, czy nie? Kiedyś rzeczywiście było tak, że uczestnikiem komitetu niejednokrotnie był pan marszałek Kotyś. No, dodajmy, odpowiedzialny za unijne projekty. Dobrze, panowie, bo mówimy o tej współpracy samorządowej w gruncie rzeczy, wspieranej przez unijne pieniądze. A jak wygląda współpraca gospodarcza? Czy biznesmeni z obu stron granicy potrafią ze sobą kooperować? Bilans handlowy jest korzystny dla Polski, to jest ważne. My wielokrotnie próbowaliśmy organizować takie szkolenia dla przedsiębiorców w Zlatych Chorach. One rzeczywiście cieszyły się dużym powodzeniem. Tam sporo informacji udało się wymienić, dużo przekazać. Natomiast dostrzegamy dużo większą ekspansywność naszych firm, naszych przedsiębiorców niż Czechów. Wydaje się, że to wynika z cech charakterologicznych. Czesi mają, myślę, łatwiejszą możliwość działania generalnie na rynku biznesowym, niższe składki na ubezpieczenia, chyba niższe podatki, to wszystko powoduje, że... A te cechy charakterologiczne? A to też przyciąga
Polaków, tak? Do tego, żeby tam wchodzić z własnym biznesem. Tak, i rzeczywiście ubolewam nad tym, bo kilka firm znanych mi z Prudnika rejestruje się w Czechach, płaci tam mniejsze podatki, mniejsze składki, ale generalnie z zysku czy z obrotu wypracowywanego na rynku polskim obciążenia trafiają, czyli te podatkowe kwestie trafiają do Czechów. Myślę, że tutaj nasz rząd, Sejm powinny się bardzo nad tym tematem pochylić, bo nie dotyczy to tylko Polski i Czech, ale również Polski w odniesieniu do innych krajów. Samorządy tracą pieniądze. Samorządy tracą i budżet państwa, tak. A te cechy charakterologiczne? To z korzyścią, jak rozumiem, na stronę polską, tak? Różnie. Ja oczywiście będę obstawał, że strona polska jest tutaj do biznesu lepiej przygotowana, natomiast bywa tak, że rzucamy się na jakieś działania odważnie, z dużym sukcesem, ale czasami ta odwaga skutkuje niestety upadłościami czy działaniami, powiedzmy, na granicy prawa. To Prudnika, jak jest w przypadku Głuchołaz, też firmy uciekają do Czech? Tak, to jest zjawisko chyba, z którym mamy do czynienia na całej granicy, od czeskiego Cieszyna praktycznie po Turów. Niemniej u nas widać, w Głuchołazach przynajmniej, ale w Prudniku jest podobnie z tamtejszymi marketami, że nie wiem, czy połowa, ale na pewno blisko połowa kupujących to są goście z Czech, którzy wybierają towary po naszej stronie zarówno ze względów na jakość tych towarów oraz przede wszystkim cenowo. Te same towary w tej samej sieci po czeskiej, po naszej stronie zdecydowanie korzystniej jest u nas. To jak rozumiem, kiedyś było odwrotnie. A kiedyś było odwrotnie. Jest dokładnie odwrotność tego, co było jeszcze w 2000 roku, kiedy tam chodziliśmy na zakupy, kupowali wszystko. Dzisiaj, jak powiedziałem, Czesi przyjeżdżają do nas. Doszło do tego, że Czesi przyjeżdżają do Polski kupować piwo, no, co jest nie do pomyślenia kiedyś. To jak rozumiem, to jest tak. Jeżeli nasze firmy uciekają do Czech, to znaczy, że tam są tańsze, niższe koszty funkcjonowania tych firm, a znowu Czesi przyjeżdżają do nas, bo towary są tańsze. To no i bilans handlowy jest korzystny dla nas, jak słusznie zauważył pan starosta. No nie wiem, czy taki bilans jest na plusie dla nas, skoro uciekły handlowy panu staroście firmy. Zależy, jak liczyć. Do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy. Przed nami ostatnia już część rozmowy o problemach polsko-czeskiego pogranicza. Są z nami starosta prudniński Radosław Roszkowski i Paweł Szymkowicz, naczelnik z Urzędu Miasta w Głuchołazach. Panowie, muszę zadać to pytanie. W ilu klasach u was w gminie czy w powiecie dzieci uczą się języka czeskiego? Języka najbliższego sąsiada. Panie Paweł. No jeszcze do niedawna była bohemistyka na PWSZ-cie w Nysie. Niestety już nie istnieje. W Głuchołazach, z tego co się orientuję, w gimnazjum chyba jednym, jak i drugim jest kilka godzin języka czeskiego. A w przypadku Prudnika? W przypadku Prudnika jest jeszcze mniej ciekawie. Przed paru laty rzeczywiście w gimnazjum fakultatywnie ten język był nauczany, gimnazjum numer 1. Ja od początku swojej pracy w starostwie powiatowym próbuję namówić dyrektorów szkół średnich, żeby przynajmniej fakultatywnie ten język czeski funkcjonował. Najbliżej było w pierwszym liceum ogólnokształcącym, gdzie zatrudniona jest pani, która wcześniej tego języka właśnie nauczała w gimnazjum. No i są problemy. Są problemy z chętnymi dziećmi czy młodzieżą, z jakimś przekonaniem dyrektorów czy nauczycieli, że jest to potrzebne. A w mojej ocenie jest to potrzebne bardzo. A wszyscy, którzy próbowali w biznesie działać, wiedzą, na czym można rzeczywiście polec. A Czesi uczą się polskiego albo chcą się uczyć polskiego? Myślę, że wygląda to jeszcze słabiej niż po naszej stronie. A jakie odnosicie? To przeciwne jest zupełnie. Z czego to wynika? Prawdopodobnie z podobieństwa językowego. Proszę zwrócić uwagę, że na granicy polsko-niemieckiej większość działających i w turystyce, i w ogóle w biznesie ten język niemiecki zna, przynajmniej podstawy, tak żeby się dogadać. U nas jednak to podobieństwo językowe, które czasami oszukuje bardzo złośliwie, powoduje, że znajomość języka czeskiego w Polsce i polskiego w Czechach nie jest tak znaczna. A jakie odnosicie wrażenie? Jakie wrażenie odnoszą o nas Czesi? Albo co mówią o nas? To zależy, na jakiego człowieka się trafi, prawda? To nie ma takiego jakiegoś ogólnego pojęcia, że albo nas lubią, albo nie lubią. O tym też decyduje kontakt. Jeśli trafimy na kogoś, kto jest uprzedzony do nas, to często traktujemy wszystkich tak, że Czesi są do nas uprzedzeni, a to jest absolutnie nieprawda. Wydaje mi się, że Polacy traktują Czechów w taki sposób dosyć zabawny. Pobłażliwy. Pobłażliwy. Natomiast Czesi, czytając chociażby
niektóre książki Mariusza Szczegła, to odnoszę wrażenie, że traktują nas tak jak my czasami Rosjan. I chyba trochę prawdy w tym jest, to znaczy Czesi przez 300 lat byli w państwie Habsburgów, w monarchii austro-węgierskiej i generalnie te cechy germańskie dość mocno zakorzeniły się w tym słowiańskim przecież narodzie. Zresztą język czeski tak naprawdę w formie pisanej zaniknął i on dopiero był odtwarzany po odzyskaniu przez Czechy niepodległości. W związku z tym wiele cech właśnie narodów germańskich Czesi przejawiają. W mojej ocenie z kolei te narody zawsze czuły się nieco lepsze od Słowian, w związku z tym część tego poczucia i chyba na Czechów spływa. No tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się z panem starostą. Czesi, ta germańskość, proszę zwrócić uwagę, że Czesi utracili niepodległość tak naprawdę po bitwie pod Białą Górą w 1620 roku i nastąpił tak silny okres germanizacji przez Habsburgów, że faktycznie język czeski stał się językiem martwym, ale odrodzenie narodowe z końca XVIII, początku XIX wieku spowodowało, że Czesi odtworzyli swój język, który przetrwał gdzieś tam na zapadłych, za małych wioskach, ale był językiem martwym. A dzisiaj mają tych naleciałości z języków romańskich, germańskich dużo mniej. Tylko że tutaj musimy pamiętać, że Czesi zawsze byli narodem pragmatycznym. Oni nie podchodzili do historii, przede wszystkim do historii tak uczuciowo jak my. U nich zawsze liczył się dzień dzisiejszy i interes dnia dzisiejszego. No jak to napisał Haszek, umiarkowana partia postępu w granicach prawa. Tak, to wymyślono. A u nas bunty za buntami. Albo jak się śmiał Kałużyński, że takie powstanie było w Pradze, że przez 2 dni piwa nie było. No to nie bez przyczyny też mówiono, że podwyżka cen piwa może spowodować upadek rządu. Nie? No. Wnioski, jakie płyną z wizyty panów w naszym studiu, to tak, w przypadku pogranicza tych programów transgranicznych polskie samorządy muszą być bardziej aktywne, marszałkowie muszą się bardziej włączać w te wspierać programy. Te samorządy niż tak jak Czesi się wspierają, no i także musi wspierać to także polski rząd. Jest trochę do zrobienia. Jak najbardziej. Radosław Roszkowski i Paweł Szymkowicz byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.